program Republika po południu. Czas zacząć. Marcin Bąk, dzień dobry. Witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości, redaktor Łukasz Pacholski z magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No cóż, po wielu latach mamy chyba pilotów asów przestworzy rosyjskiej awiacji na miarę Pokryszkina czy innych bohaterów II wojny światowej, a w każdym razie można takie wrażenie odnieść, czytając niektóre portale rosyjskie, propagandowe. Chodzi rzecz jasna o zbicie, jak to w rosyjskim języku propagandowym się określa, zbicie przez rosyjskie myśliwce bezpilotowego aparatu, czyli drona zwiadowczego amerykańskiego. Jak skomentować całe to wydarzenie i tą otoczkę propagandową wokół tego incydentu? No to może tak zaczniemy od tej otoczki propagandowej. Jeszcze pamiętajmy, że jeszcze wczoraj Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informowało o tym, że MQ-9 Reaper spadł bez żadnej pomocy ze strony pilotów rosyjskich. Sugestie o tym, że doszło do jakiegoś kontaktu między statkami powietrznymi, Rosjanie skutecznie ignorowali. I w sumie dopiero dzisiaj, kiedy pojawił się film zapytany przez Amerykanów z głowicy obserwacyjnej samolotu MQ-9, gdzie jasno widać ten kontakt, tą kolizję w powietrzu między statkami powietrznymi. Dopiero nastąpiła ta zmiana w komunikacji, gdzie jednak był to tak wielki sukces rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Natomiast no, sam incydent na pierwszy rzut oka, jeśli tak można skomentować, wydaje się, że mamy tutaj do czynienia po prostu z... Zatrzymajmy się na moment. Ten materiał filmowy, o którym pan redaktor mówi, to jest właśnie to, co teraz widzieliśmy. Ten moment, kiedy maszyna rosyjska wypuszcza z tyłu taką smugę. Cóż to takiego jest? No jest to po prostu paliwo. Mhm. Paliwo lotnicze, które miało teoretycznie... Tak mi się przynajmniej wydaje, tutaj jeśli patrzymy na zamiary Rosjan, uszkodzić MQ-9, zmusić ewentualnie operatora samolotu do tego, aby zawrócić, zmienić tor lotu i żeby ten samolot wycofał się z misji, którą wykonuje nad Morzem Czarnym. Pamiętajmy o tym, że zarówno MQ-9, jak i rosyjskie Su-27 w czasie incydentu operowały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, gdzie oba, czy też wszystkie trzy samoloty miały prawo przebywać zgodnie z procedurami i standardami międzynarodowymi. Mhm. Ja już wczoraj miałem takie informacje, jeszcze przed tym oficjalnym komunikatem, jeszcze przed upublicznieniem tego filmu, o którym teraz mówimy i którego fragmenty widzimy, że część rosyjskich blogerów, część takich portali bardziej prawo od Putina już się ekscytowała właśnie tym sukcesem, no niemalże odniesionym w walce powietrznej, tak, z nieuzbrojonym, bezzałogowym pojazdem powietrznym amerykańskim. Media, jak to media, natychmiast zaczęły operować hasłami clickbaitowymi, czy incydent spowoduje trzecią wojnę światową, ale to chyba nie jest takie proste, tak, żeby trzecią wojnę światową wywołać. Jak najbardziej nie, tym bardziej, że nawet wstępne analizy jasno wskazują, że mamy do czynienia z incydentem, najprawdopodobniej błąd pilota samolotu rosyjskiego wynikający chociażby z braku w szkoleniu, czy też z brawury, doprowadził do kolizji. No i w wyniku tej kolizji nastąpiła utrata MQ-9, a stan techniczny samolotu Su-27 pozwolił na dolot do bazy. Pytanie, co będzie dalej, jeśli chodzi o remont tego samolotu. Nie jest to pierwszy przypadek w historii kontaktów NATO, samoloty rosyjskie. Tego typu incydentów na przestrzeni lat było dużo. Zresztą w ciągu ostatnich miesięcy także rosyjscy piloci wielokrotnie wykonywali różnego rodzaju niebezpieczne manewry, czy to na obszarze właśnie międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, czy też w innych obszarach, gdzie wykonują loty samoloty rozpoznawcze amerykańskie, czy też państw NATO.
Lotnictwo jest ważne, czy to załogowe, czy bezzałogowe, to już XX wiek udowodnił, XXI tylko to potwierdza. Samolotów bardzo potrzebuje Ukraina, która miała ich niewiele przed wybuchem wojny pełnoskalowej 24 lutego, później jeszcze doszły straty. Mamy informacje o przekazaniu polskich MiG-ów 29. Pojawiają się w mediach takie informacje, że stan techniczny tych maszyn jest nierówny. Niektóre są w niezłej kondycji, inne w gorszej. I wraz z tą informacją pojawiają się kolejne pytania, a co w zamian? Tak? Co polskie siły zbrojne dostaną w zamian za te stare MiG-i? Czy tak, to tutaj pamiętajmy o tym, że MiG-i, które obiecał, o których powiedział dzisiaj prezydent Andrzej Duda, są to MiG-i, które mają bardzo długą i ciekawą historię. Tak? Zostały zamówione jeszcze w czasach Układu Warszawskiego przez ówczesną Niemiecką Republikę Demokratyczną. Później po zjednoczeniu państw niemieckich trafiły do niemieckiej Luftwaffe, czyli niemieckich sił powietrznych. Tam pełniły przez wiele lat rolę maszyny takiej szkolno-treningowej, która odgrywała rolę agresora w licznych ćwiczeniach zarówno w Niemczech, jak i w innych państwach NATO, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. No i na początku bieżącego wieku 22 takie samoloty trafiły do Polski, dokładnie do jednostki w Malborku, gdzie umożliwiło to przezbrojenie jednostki z samolotów MiG-21 właśnie na MiG-29. Taki gap filter, jakbyśmy to mogli obecnie nazwać. No i te MiG-i służyły, tak? Natomiast już tak były dość mocno wyeksploatowane. W przeciwieństwie do MiG-ów 29, które Polska zakupiła bezpośrednio w Związku Sowieckim, nie były modernizowane, więc wiadomo było, że ich czas będzie krótszy, jeśli chodzi o eksploatację, niż tych MiG-ów z Mińska Mazowieckiego. Jak doskonale wiemy, we wrześniu ubiegłego roku Polska podpisała kontrakt na zakup 48 samolotów FA-50 w Republice Korei. Te samoloty na początku trafią do jednostki w Mińsku Mazowieckim, no a później zobaczymy, gdzie trafią pozostałe. Tak? Też pamiętajmy o tym, że cały czas czekamy na 32 samoloty F-35, które zostały zamówione przez Polskę w Stanach Zjednoczonych, ale też pamiętajmy o tym, że chociażby w ubiegłym roku zarówno minister Mariusz Błaszczak, jak i prezes Jarosław Kaczyński jasno wskazywali, że siły powietrzne mają otrzymać jeszcze jakieś myśliwce przewagi powietrznej. Pytanie, co się pod tym hasłem kryje? Wyjaśnijmy może naszym widzom, cóż to jest myśliwiec przewagi powietrznej? Czym się różniłaby ta nieznana jeszcze maszyna z oznaczenia od tych maszyn, które już są na stanie, czy mają znaleźć się na stanie polskich sił powietrznych? No przede wszystkim myśliwcy przewagi powietrznej są to samoloty bojowe, których głównym zadaniem jest właśnie walka z innymi statkami powietrznymi. Są to samoloty, które przynoszą duży zapas rakiet kierowanych średniego albo dalekiego zasięgu. Dysponują dużą prędkością, pozwalającą na szybkie wznoszenie na wysokość 10 i więcej kilometrów. I także dysponują zasięgiem umożliwiającym loty na dalekim dystansie. Więc to maszyny bardzo skuteczne, bardzo przydatne właśnie w prowadzeniu walk powietrznych. Maszyny, które mogą stanowić osłonę dla czy to F-16, czy F-35, czy FA-50. I jaki to mógłby być na przykład samolot? No teoretycznie mamy do czynienia, tutaj na rynku są dostępne trzy takie samoloty, czyli albo Boeing F-15 Eagle, albo Eurofighter, czyli ten europejski euromyśliwiec, ewentualnie francuski Rafale, więc któraś z tych trzech konstrukcji najprawdopodobniej tutaj budzi zainteresowanie polskiego wojska. Na pewno wrócimy do tych kwestii w najbliższych tygodniach, miesiącach, będziemy tę sprawę omawiać. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, dziękuję za rozmowę. Redaktor Łukasz Pacholski był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, do widzenia. A już za chwilę w naszym studiu najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi Państwu Michał Trześniewski.